prowokacyjny tytuł, postaram się później gdzieś odnieść do tego trzeciego wymiaru, który na razie... który na razie tak naprawdę niewiele znaczy. Co tam, panie, w edukacji? Kilka nowości się pojawiło. Kilka fajnych rzeczy, o których warto wspomnieć. Część to są rzeczy, które są stare, ale na nowo reaktywowane. Grybalizacja to taki fajny kierunek, fajna moda, gdzie wykorzystuje się pewne mechanizmy z gier w procesie nauczania. Nisza, żeby była jasność, ale warto o tym wspomnieć. Metody aktywizujące to wieczna nowość. 100 lat temu wszystko były znane, dzisiaj na nowo są modne. Tu kolega wspominał o tej pracy zespołowej, pracy grupowej. To też metoda, która stała się bardzo dzisiaj popularna. Metoda projektu. To rzeczy, które dzisiaj powoli w naszej edukacji stają się nową. Kształcenie dualne, hit sezonu. Co nie oznacza, proszę państwa, że tego wcześniej nie było. 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 Również odniosę się do tego programu, który był wspólnie realizowany przez PCA i Philips, czyli Bilabet. To nic innego jak kształcenie dualne. TIC, technologie informacyjno-komunikacyjne. TIC-taki. To rzecz, która już w szkole istnieje. I można powiedzieć, że szkoła jest w jakimś sensie przygotowana do wprowadzenia tych nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Różnie to w szkołach bywa, ale generalnie można powiedzieć, że w tym obszarze jest OK. Social media. To właściwie sfera marketingu. Bo tak, myślę, pojmują ją firmy i biznes. Tak powinna też pojmować to szkoła. Nasi uczniowie w internecie już są. Ja to od lat powtarzam. Pytanie, czym tam jesteśmy? E-learning. E-learning to taki zdolny, posiadający duże możliwości uczeń, ale leniwy. Tak jak leniwie i learning wchodzi do szkół. To taki super miks. Bardzo dużo możliwości. Bardzo dużo możliwości. Ale niestety my ciągle jesteśmy na etapie składania puzli. I nie możemy nieraz ich po prostu złożyć. I learning to takie edukacyjne jeki. Dużo się mówi, dużo się o tym czyta, ale mało kto widział ten e-learning w szkole. E-learning to żadna nowość. To edukacyjna norma. Ale e-learning ma pewną taką ciekawą cechę edukacji. Rzadko występuje. Co to jest ten edukacyjny e-learning tak naprawdę? Jak ten e-learning w edukacji zawodowej można wprowadzić? Pierwsze wyjaśnienie. I to jest bardzo ważne wyjaśnienie. Ponieważ e-learningu nauczyciele się boją. Boją się, że jak wejdzie e-learning, to nie będzie tej szkoły w realu. Nie, to jest nieporozumienie. To jest metoda wspomagająca. Mało atrakcyjnie zajęcia. Ma sprawić, że szkoła też otworzy się na naturalne środowisko ucznia, który żyje już dzisiaj w internecie. Jest to środowisko bezpieczne, środowisko zamknięte i oczywiście ukierunkowane na cel edukacyjny. W przypadku kształcenia zawodowego
My już pewne doświadczenia mamy. Mamy również bardzo dużą bazę zasobów. Okej. Ale są dwie bariery. Pierwsza jest tutaj. W głowie, w naszych głowach. Mówię o nauczycielu przede wszystkim. Tak? Czy potrafimy się na ten e-learning otworzyć? Bardzo różnie. A druga bariera, równie ważna, to jest bariera o charakterze organizacyjno-technicznym. Mówiąc prościej, szkoły nie mają co do zasady platform. Rozwiązanie? Jakieś rozwiązanie? Projekt e-learning w edukacji. Nasz subregionalny projekt, który jest w pewnym sensie odpowiedzią na te bariery, o których wspomniałem wcześniej. Cele są ambitne, jak każdego projektu. Dwa elementy wydają mi się tu kluczowe. Po pierwsze, to doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania e-learningu. To za chwileczkę uszczegółowię. I drugi element, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w kształceniu zawodowym. Bo trzeba powiedzieć sobie jasno, e-learning, jeżeli jest w edukacji, to jest przede wszystkim kształcenie zawodowe. My, zawodowcy, jesteśmy w tym najlepsi. Trochę skromnie to zawsze. Adresaci. I tutaj na chwilę się zatrzymam. Ten projekt jest tak skonfigurowany, że podmiotem jest konkretny nauczyciel, konkretny uczeń. Trochę inaczej niż wszystkie systemówki. Bo w systemówkach jest tak, że wchodzi szkoła. W tej szkole jest pojedynczy nauczyciel, który łapie, o co chodzi w e-learningu, chce pracować przy pomocy tej metody. Jest cała grupa nauczycieli, która niekoniecznie akurat z tego chce korzystać. Nie warto, żeby wszyscy na hura wprowadzali akurat taką metodę, tylko żeby konkretny, zainteresowany problemem nauczyciel korzystał z takiej metody. I jego uczniowie. I drugi element, drugi adres. Pracodawcy. My się od pracodawców uczymy. Dlatego, że to często firmy, rynek, biznes, czyli tak zwany e-learning korporacyjny, jest na bardzo wysokim poziomie. I tu chcemy się od nich uczyć. Mając oczywiście swoje doświadczenia i swoje umiejętności. Chcemy się tym dzielić. Partnerzy. Mówimy o partnerstwie. Dzisiaj chcemy zbudować partnerstwo na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. To akurat, jeżeli chodzi o e-learning, udało nam się to fajnie skonstruować. Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Moja placówka, czyli Powiatowe Centrum Edukacji. Organizacja sektora organizacji pozarządowych i partner technologiczny, który ogarnia to od strony technicznej. Te trzy pomarańczowe hasła są tu klucze. Wszędzie są klucze. Po pierwsze, partnerstwo rozumiane jako równość podmiotów. Skoro chcemy budować, to nawiązuje do tematyki naszej konferencji, skoro chcemy budować partnerstwo w szkolnictwie zawodowym, to musi być oparte na równości podmiotów. Biznes, placówki, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, otoczenia edukacji, również te z sektora organizacji pozarządowych, bo one też mogą wnieść wartość dodaną. To pierwsza kwestia. Kwestia druga, partycypacja, czyli współuczestnictwo, ta odpowiedzialność, o której kolega wspomniał. Tu każdy jest nastawiony na realizację celu i chce wspólnie ten cel zrealizować. Efekt synergii. Patrząc na nasz projekt e-learning w edukacji, żaden z tych podmiotów nie jest w stanie zrealizować wszystkich celów projektu. Ten efekt końcowy jest większy niż te efekty pojedynczych
podmiotów, które biorą udział w tym projekcie. I wydaje mi się, że to też może być fajne przesłanie do budowania partnerstwa na rzecz szkolnictwa zawodowego. Produkty. Dwa komponenty wydają się najważniejsze. Pakiet szkoleniowy to jest ten element, który jest po stronie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, wspomagany przez Powiatowe Centrum Edukacji w segmencie szkolnictwo zawodowe oraz ten aspekt techniczny, czyli platformy. Najważniejszym elementem w tym drugim zakresie jest platforma szkolenia online. Za darmo zainteresowani nauczyciele mogą korzystać z przestrzeni na platformie e-learningowej, profesjonalnie zarządzanej, profesjonalnie administrowanej. Natomiast wkład tego nauczyciela, jeżeli chodzi o korzystanie z tej platformy, wynosi zero. Warunek? To musi mieć pojęcie o e-learningu. Nie ma pojęcia o e-learningu, chce, może brać udział w szkoleniu. Oprócz tego portal e-learning w edukacji. I a propos tego zespołu, to wydaje mi się, że akurat udało nam się zebrać fajnych ludzi z subregionu bliskiego, którzy tym e-learningiem się zajmują. I portal jest to jedyny chyba tego typu portal edukacyjny, który wprost dedykowany jest edukacyjnemu e-learningowi. Republika Edukacji to taka płaszczyzna rozmowy. Rozmowa jest ważna. Wydaje mi się, że tworząc to partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji, ta rozmowa też jest ważna. To jest ten dobry punkt wyjścia, dobre spotkanie. Plus inne produkty. Tu najważniejszym dla szkolnictwa zawodowego jest plantacja e-learningu, czyli zasoby dokształcenia zawodowego z różnych zawodów. To są przede wszystkim zasoby z projektu kowieziowego. Ale to biznes ma cudowne zasoby, do których my jako edukacja często nie mamy dostępu. Dzielmy się. Damy wam swoje. Może tak, dam. My chcemy się od was też uczyć, bo ja tu występuję jako nauczyciel. Tak? Ja chcę się od was uczyć. Ja chcę, żeby też tak wyglądała organizacja, jak to co było w tym kole. Niech to tak funkcjonuje. Może przyniesie to nam jakiś fajny efekt. Okej, teraz tak. My jako edukacja myślę, że jesteśmy otwarci. Ten przykład naszego projektu, czyli Learning w Edukacji, jest dowodem na to, że można. Że można. Że mogą podpisać porozumienie podmioty z różnych sfer, żeby zbudować coś fajnego. A ten trzeci wymiar tego e-learningu? Na czym on ma polegać? Wydaje mi się, że w tym projekcie, który jest celem przecież, czyli partnerstwo na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, e-learning może być dobrą płaszczyzną komunikacji, wymiany doświadczeń, wymiany zasobów, którymi dysponuje biznes i którymi dysponuje edukacja, ponieważ takich wydarzeń jak dzisiejsza konferencja aż tak dużo nie ma. Pewnie w realu będziemy musieli to przepracować, to jest bezsprzeczna sprawa. Natomiast szukamy jakiejś fajnej technologii, która dawałaby nam również możliwość dalszej współpracy poza takimi dużymi wydarzeniami jak dzisiejsza konferencja. Czego zacząć? Wydaje mi się, że obudzić się. W naszym interesie, wspólnym interesie jest budowanie interesie, użyję biznesowego słowa, jest budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Dziękuję.